Cześć, tu Mariusz Mocarski z Roland Polska. Zaprezentuję Wam tym razem najnowsze Rolandowe triggery trzeciej generacji o symbolu RT30. Miały one swoją premierę na tegorocznych targach NAMM w Kalifornii. Ich trzy rodzaje. RT30H pojedynczy, przeznaczony na tony. RT30HR dualny z dwoma sensorami. Jeden na naciąg, drugi niezależny na obręcz. Oraz RT30K przeznaczony do bębna basowego. Nowe RT30 posiadają nowoczesny design. Dzięki mniejszym rozmiarom nie przeszkadzają nam w grze na zestawie. Nie potrzebujemy już dodatkowej śruby regulującej czujnik. Nowy kształt mocowania umożliwia nam montaż triggerów praktycznie na wszystkich typach obręczy, również drewnianych i tych wyprofilowanych do wewnątrz. Dzięki temu nowe triggery trzymają się na bębnach naprawdę super. RT30K posiada funkcję Noise Cancel, obsługiwaną przez dodatkowy czujnik. Teraz możemy bardziej izolować triggerowaną stopę od wibracji przenoszonych z innych bębnów czy dodatkowych źródeł dźwięku na scenie. Każdy nowy trigger posiada bezpieczne opakowanie, idealne do transportu. Na koniec jeszcze jedna nowość z tegorocznych targów NAMM. Pierwsze na rynku słuchawki dostosowane do szerokiego zakresu częstotliwości perkusji Vibrance. Mamy tu dodatkową gąbkę, dzięki której słuchawki nie spadają z głowy nawet przy bardzo energicznych ruchach. Kolejne atuty to możliwość złożenia do niewielkich rozmiarów oraz długi 2,5-metrowy przewód.